Znajdujemy się teraz przy kontuarze organów. Pierwszy instrument w tym kościele wybudowała firma Szlak ze Świdnicy, a w 1913 roku firma Paula Berschdorfa rozbudowała ten instrument. Czy możemy poprosić o parę słów o walorach brzmieniowych i o dyspozycji tego instrumentu? Tak, dzisiaj jak się buduje kościoły, to one funkcjonują i wiele lat nie mają instrumentu. Dlatego ja jestem mile zaskoczony i zdziwiony, że w rok po wybudowaniu tej świątyni, a był to rok 1886, zaraz powstały organy. I tak jak tu wspomniano, wybudowała je firma Szlaga. Były one 28-głosowe i sądzę, bo nie zachowały się żadne inne już informacje, że po prostu ówczesnej społeczności parafialnej ten instrument był pod względem wolumenu brzmieniowego zbyt słaby, zbyt mały. Nie wypełniał przestrzeni ogromnego kościoła neogotyckiego z tym brzmieniem. Dlatego też postanowiono wtedy instrument ten powiększyć. Pozostała szafa organowa Szlaga, która jest ponad 130 lat ma, natomiast wnętrze przebudował i rozbudowała firma Berschdorfa z Nysy w 1913 roku. Instrument ten obecnie ma 41 głosów, ma strukturę brzmieniową oczywiście romantyczną, ale już widać takie pewne przebłyski, początki nadchodzącego stylu Orgelbewegung, który do instrumentów ówczesnych, romantycznych wprowadzał pewne głosy wysokostopowe, żeby można było na nich grać muzykę zarówno barokową, jak i romantyczną. I tu też jest taki mały przejaw, choć to dopiero 1913 rok, to się rozwinęło później, że jest oktawa 4 w pedale, jest kwinta 1/3 wysokobrzmieniowa, dwa głosy dwustopowe w pierwszym manuale, czterostopowe. Także instrument ma jednak swoje korzenie w romantyzmie, który ówcześnie opanował oczywiście świat, a przede wszystkim Europę. Ma on duży wolumen brzmieniowy, jest on typowo pneumatyczny, absolutnie pneumatyczny i co też jest dziwne, zaskoczyło mnie to jako organistrza, że mimo stosunkowo dużej odległości stołu gry od urządzeń pneumatycznych rozdzielających powietrze głosom i piszczałkom, czyli wiatrownic, nie ma aparatu pośredniczącego. Czyli ma on niewielkie opóźnienie, ale ono jest tak małe, że można było tego aparatu nie stosować i on tu nie jest zastosowany. Jeśli chodzi o brzmienie, to są tu dwa manuały, mogłyby być trzy, ale wówczas panowała taka, można powiedzieć, moda, że dość dużo głosów, dużą obsadę dawało się na poszczególne manuały. Dlatego w pierwszym manuale jest 16 głosów, w drugim jest 15 i w pedale jest 10. Oczywiście instrument ten ma supery i suby, czyli urządzenia dodatkowe, pomocnicze, rozszerzające wolumen brzmieniowy o oktawę w dół i o oktawę w górę. Ja na przykład zagram a superem w tej samej oktawie, ponieważ gra to, a suby z kolei. Czyli to, co gram, i to jeszcze oktawę niżej. A czy możemy poprosić o zaprezentowanie brzmienia tych głosów, które nie są typowo romantyczne, tych, o których Pan wspominał z tego barokizowania instrumentów romantycznych? Tak, więc ja zagram najpierw na fletach coś, delikatne brzmienie, a teraz włączę głos kwintę, która wyostrza brzmienie. Pedał też jest typowo romantyczny, ma podstawę brzmienia niską. Jak włączę oktawę, to mam, wyostrzy mi się to brzmienie. Oczywiście w baroku były stosowane tak zwane chorobasy 4. Tu nazywa się to oktawą, ale to mniej więcej jest to samo, bo chorobas to jest po prostu taka oktawa o nieco szerszej mędzurze i on wyostrza nam brzmienie. Poza tym, jeśli chodzi o manuał pierwszy, główny, to ma głosy zasadnicze, podstawowe, takie na przykład. Ale ma pryncypał 16, który dodaje masy brzmieniowej. Do
tego ma flety. Mogę to wyłączyć. I ma mikstury oczywiście kornet, który ma prymę, tercję i kwintę, trzyrzędowy i mikstura sześciorzędowa główna. Teraz poprosimy, aby zaprezentował nam Pan typowe brzmienie organów romantycznych, połączenia głosów, typy głosów, grupy głosów. Ważną cechą organów romantycznych jest duża ilość stosunkowo głosów smyczkujących, to znaczy takich, które przypominają brzmienie instrumentów smyczkowych, głównie wiolonczeli, skrzypiec i tak dalej, ponieważ to było ideałem brzmieniowym drugiej połowy XIX wieku i w pierwszych latach XX wieku. Stąd te organy mają też te głosy smyczkujące. Na przykład one się charakteryzują tym, że nie są to flety, gdzie jest bardzo uwidoczniony ton podstawowy, i alikwoty są ograniczone, tylko alikwoty są mocne, czyli alikwoty, czyli te przytony tak zwane, towarzyszące tonowi podstawowemu. I takim przykładem jest na przykład Geigen Principal, czyli mówiąc po polsku, pryncypał skrzypcowy, który ma te głosy. A teraz to samo zagram na flecie, który jest jałowy. Zupełnie inne brzmienie. Innym takim głosem jest gamba. No, gamba jest też bardzo smyczkująca. Natomiast flety są jałowe. Mają tylko tą podstawową. Wyższej stopażu głos dodaje gemshorn, który jest takim głosem uniwersalnym, czyli róg kozi, gambę do tego, a teraz wzmagam masę brzmieniową, dodając pryncypał 8, pryncypał 16, teraz jeszcze wzmagam przez super, poprzez sub, mikstury i języki. Akustyka jest tutaj dobra, ona ma w granicach 2,5 sekundy, czyli jest taka doskonała wręcz. No oczywiście głosy językowe w każdych dużych organach powinny być i są. Tutaj też są. Jest tu typowy puzon 16-stopowy, trąbka 8 w pierwszym manuale i dwa głosy wolno wibrujące, to jest rodzaj języków jeszcze takich starych, starego typu, klarnet i obój. Na przykład ten obój brzmi tak. Na samym flecie. Klarnet. Oczywistym jest to, że organy to nie tylko stół gry, nie tylko prospekt, ale i cała skomplikowana machina, która jest we wnętrzu. Zobaczmy, jak to wygląda w kościele Świętego Krzyża w Siemianowicach. Stoimy w pomieszczeniu wieżowym za organami, gdzie zazwyczaj, nie zawsze, ale zazwyczaj są miechy organowe, czyli rezerwuary zgęszczonego powietrza służącego do zadymania piszczałek. I tutaj właśnie w Siemianowicach ostały się jeszcze dla celów historycznych
chociaż dziś już nieużywane, miechy cztery, tak zwane klinowe, jakich kiedyś przez setki lat używano, do zadymania powietrza. Oczywiście są tu dźwignie nożne, trzeba było stanąć na tym, trzymać się tej poręczy i deptać, żeby napełnić powietrzem te miechy, żeby mogło ono pójść do organów. W roku 1912 wprowadzono prąd do kościoła, przedtem nie było prądu, więc to było konieczne, że trzeba było miechy kalikować, to znaczy mówiąc naszym językiem, napełniać zgęszczonym powietrzem. I tak to było. Oczywiście w latach 80. XX wieku był remont tych organów, przeprowadzał je pan Zasada, nie żyjący już dzisiaj, i on wyeliminował jeden miech fałdowy i zastąpił go miechem pływakowym, który dzisiaj jest używany, bo jest on prostszy po prostu. To był wymysł, to powstało w firmie Rigera w XIX wieku dopiero. I dlatego te miechy się ostały na tej konstrukcji, w sumie trzy, a jeden został wyeliminowany, zastąpiony miechem pływakowym. Ten miech pływakowy ma tą samą pojemność, co te dwa miechy. Jeszcze jest w organach pod wiatrownicami miech wielofałdowy, który po prostu polepsza, powiększa rezerwuar zgęszczonego powietrza w instrumencie. Powietrza musi być zawsze nadmiar, a nie niedomiar, bo jeśli jest niedomiar, wtedy dźwięk, jak się to mówi po naszemu, siada, to znaczy obniża się, nie stroi, za mało jest powietrza, dlatego ten nadmiar jest wskazany. W tyle za tymi miechami jest jeszcze wielka dmuchawa organowa, która jest już prądowa, założona w 1912 roku, wykonana przez firmę Siemensa na organach, na łożyskach panwiowych oczywiście, jest cichobieżną dmuchawą. Możemy przejść do tyłu i zobaczyć to. Otwarty silnik klatkowy, ogromna dmuchawa, skrzynka regulacyjna dozująca odpowiednią ilość powietrza w zależności od zapotrzebowania i miech pływakowy. Natomiast tamte miechy pozostały jako relikt przeszłości dla historii. Tak, to jest druga część dmuchawy, to jest tak zwany wchłon, czyli zasysanie powietrza z atmosfery, wpuszczanie go przez piastę wirnika dmuchawy, która wyrzuca to powietrze siłą ośrodkową na ścianki zewnętrzne tej obudowy. I tak powietrze kierowane jest do miecha. Nasze dzisiejsze spotkanie powoli dobiega końca, a mnie ciągle nurtuje jedno pytanie. Jak to się stało, że został pan organmistrzem? No przecież w szkole tego nie uczą. Nie. W szkole tego nie uczą. W Polsce nie ma w ogóle szkół organowych. Takowe są w Niemczech i w innych krajach Europy. Natomiast ja się tym interesowałem i już będąc w szkole, na studiach pierwszych, zacząłem się tym interesować. Znałem takiego pana, który już nie żyje niestety od 3 lat, nestora śląskich organmistrzów, pana Jana Wyleżoła z Zabrza, którego ojciec przed wojną też zajmował się organmistrzostwem. U niego praktykowałem przez 6 lat razem z nieżyjącym też moim kolegą Mieczysławem Klonowskim. Zrobiliśmy dużo instrumentów, wyremontowaliśmy i tam się uczyłem tego fachu. Poza tym dużo czytałem o tym, a ponadto byłem dwukrotnie na stypendium takim zagranicznym w firmie budowy organów Werner Bosch Orgelbau w Kassel Sandershausen i tam się też wiele rzeczy nauczyłem. No poza tym ciągle się tym zajmuję, ciągle się uczę. Oczywiście wiem na ten temat dużo, ale wiem, że wszystkiego nie wiem i nie będę wiedział chyba nigdy. Dlatego do każdych organów trzeba podejść z pokorą i z dużym szacunkiem. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy serdecznie za gościnę, za prezentację instrumentu. A my jedziemy w dalszą organową podróż.